Bezpieczeństwa w podróży, w domu i na drodze życzy sponsor programu PZU. Wszyscy kochamy wakacje i wyjazdy. Często czekamy ze zniecierpliwieniem na te wolne chwile. Warto jednak wcześniej poświęcić trochę czasu na zabezpieczenie naszego domu przed włamaniem, kradzieżą czy pożarem. Najlepiej jest zakręcić dopływ wody na zaworze, tak żeby nie doszło do zalania. Zakręcamy zawór gazu, też taki jest wymagany przy rurze, która gdzieś tam dostarcza gaz, albo po prostu przy butli, którą mamy w kuchni, bo są też takie butle, na przykład propan-butan 11-kilowe, które używamy często. Oprócz zabezpieczenia antywłamaniowego, to zadbajmy również o zagrożenia pożarowe, czyli przede wszystkim odłączymy wszystkie urządzenia, które są zbędne z sieci elektrycznej. Przede wszystkim zwracając uwagę na wszelkiego typu ładowarki, które szczególnie telefoniczne. Nie zapominajmy też o tym, że jeśli mamy sąsiadów, którym możemy zaufać, to warto ich poprosić, by mieli oko na nasz dom. Jeżeli dojdzie do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, czy to będzie zalanie, czy nawet może powstać pożar gdzieś w budynku obok, czy piętro niżej, piętro wyżej, że jesteśmy w bloku, to taki sąsiad zawsze zadzwoni, poinformuje, jest kontakt, zawsze można przyjechać. Ale z pomocą sąsiedzką niestety jest coraz trudniej. I teraz wszystko, wie pani, wynajmują mieszkania, bo wszystko starzy poumierali. Starych lokatorów w moim budynku to jest 3 czy 4. Ja tak sama muszę na siebie liczyć. Kiedyś sąsiedzi przed wojną i po wojnie się znali lepiej ze sobą i współżyli ze sobą, a dziś to jest ciężko. No ja mam akurat szczęście, ale na przykład w mojej klatce większość mieszkań jest wynajmowanych. I wtedy te relacje no, nie nawiązują się łatwo, a poza tym jeśli to na krótko. Poza tym nie chwalmy się wyjazdem w mediach społecznościowych, ale też w miarę możliwości nie trzymajmy dużych sum i kosztowności w domu. To proste rady, ale dzięki nim będziemy cieszyć się urlopem bez obawy, że stracimy dorobek życia. Bezpieczeństwa w podróży, w domu i na drodze życzył sponsor programu PZU. A, kilka prostych porad, jak się zabezpieczyć. Krzysztof Batorski, młodszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej i rzecznik prasowy Komendanta Głównego jest naszym gościem. Witamy serdecznie. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. To co, na sąsiadach możemy polegać? To jest taka wiedza wynikająca z badań? Jeśli mamy dobrych sąsiadów i znamy się i rzeczywiście te relacje są utrzymane, to jak najbardziej. Niestety obecnie budynki wielorodzinne, a więc blokowiska, coraz bardziej przypominają duże hotele i następuje bardzo duża rotacja lokatorów, dlatego ciężko o te dobre relacje. Natomiast jest to prawdziwy skarb, kiedy posiadamy relacje z osobami, które mieszkają w pobliżu, albo nawet osoby, które mieszkają gdzieś dalej, ale są nam bliskie, a my wyjeżdżając możemy powierzyć im nasze mieszkanie czy nasz dom. To jak mamy taki skarb, to dobrze, dziękujmy Bogu, a jak nie mamy? A jeśli nie mamy, to musimy zrobić wszystko, wyjeżdżając, opuszczając nasze królestwo, nasz zamek, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, czyli nasze mieszkanie czy dom, aby zabezpieczyć przed nieoczekiwanymi, a właściwie jednak oczekiwanymi i przewidywalnymi zjawiskami, głównie ze strony mediów, które mamy przyłączone do naszego domu czy mieszkania i ze strony oczywiście intruzów, a więc złodziei, włamywaczy, a także warunków atmosferycznych, które panują na zewnątrz. Pamiętajmy, że każde medium, które jest doprowadzone do naszego mieszkania czy domu, może stanowić poważne zagrożenie nie tylko dla mieszkańców, którzy przebywaliby w tym domu, ale także dla samego mienia, które się tam znajduje. Woda, która będzie wypływała, zniszczy podłogi, zniszczy wszystko, co jest w naszym mieszkaniu. Kiedy pojawi się gaz, może dojść do zapłonu i zniszczenia przez pożar. Kiedy instalacja elektryczna będzie w zły sposób eksploatowana, nie będzie poddawana przeglądom, również może pojawić się jakaś awaria, a nawet pożar. Jeśli na zewnątrz panuje ujemna temperatura, a my nie zabezpieczymy naszej instalacji wodociągowej, czy na przykład instalacji, która doprowadza wodę do pieca, a piec wygaśnie i nie jest podtrzymywany,
również może nastąpić uszkodzenie całej instalacji grzewczej. Pan brygadier zwracał się do angielskiego powiedzenia my home, my castle. My w Polsce mamy lepsze: szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. I szlachcic zadba o swoje gospodarstwo przecież, prawda? Dlatego jest szlachcicem. Wyłączy ładowarkę z prądu, powyłącza wszystkie odbiorniki, które mogą się uszkodzić, może dojść do jakiegoś iskrzenia. Zakręci wodę, zakręci gaz, czy ma butlę, czy ma dostęp do sieci gazowej. Co jeszcze? Założy monitoring? Monitoring jest przydatny, tyle że znowuż powinniśmy mieć osoby, które jednak są zaufane i mogą do tego domu w krótkim czasie się dostać. Dlatego że cóż, kiedy my będziemy na Wyspach Kanaryjskich widzieli, jak w naszym domu zaczyna płynąć woda z rozszczelnionej instalacji, a nie będziemy mieli żadnej bliskiej osoby, która będzie mogła tę awarię od ręki usunąć, to tak troszeczkę będziemy przyglądać się tragedii, która rozgrywa się w naszym własnym domu, a nie będziemy mieli żadnych narzędzi, żeby na to zareagować. Warto mieć monitoring pod warunkiem, że ten monitoring jest sprzężony z jakąś firmą ochroniarską albo z instalatorami, którzy mogą usunąć daną usterkę od zewnątrz budynku, zakręcić główny zawór gazu czy wody. Wtedy ma to sens, natomiast sam monitoring bez sprzężenia z innymi osobami no nie ma sensu i tak naprawdę jest tylko po to, abyśmy oglądali, co dzieje się w naszym mieszkaniu bez możliwości reagowania na to. Jak z Lublina pojedziemy na wyspę Wolin albo na wyspę Czarci Ostrów, to też lepiej, żeby ktoś był blisko, bo dojeżdża się jednak przynajmniej kilka godzin. Tak zwany kapitał społeczny, bardzo ważna rzecz. My zaś przyglądamy się zabezpieczeniom przeciwwłamaniowym, bo to też jest ważna sprawa. Czy w tej chwili, no bo jest taka zasada, że zabezpieczenia podwyższają prawdopodobieństwo, że nikt do nas nie wejdzie, nie likwidują go całkowicie. Z pewnością tak, ale pamiętajmy, żeby zabezpieczenia były w taki sposób instalowane też przez specjalistów, aby one nie zaburzały nam możliwości ewakuacji, gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia niebezpiecznego dla nas, a my przebywamy w domu. Bo to też jest ważne, kiedy zamkniemy się kratami, a dojdzie do pożaru, zanim znajdziemy klucz, który umożliwi nam otworzenie tych krat, niestety możemy się z tego domu nie wydostać. Więc tutaj trzeba to wypośrodkować i znaleźć jakiś złoty środek. Niemniej jednak, kiedy opuszczamy naszą twierdzę, naszą zagrodę, warto zabezpieczyć się dodatkowo przed włamywaczami, przed intruzami, tak abyśmy mogli cieszyć się naszym majątkiem, naszym wyposażeniem naszego domu. Państwowa Straż Pożarna ma niesamowite doświadczenie, jeśli chodzi o różnego rodzaju nieszczęścia, które nas dotykają. Takie najczęstsze błędy, które ludzie popełniają, to w sprawie zabezpieczenia mienia, zabezpieczenia tych swoich mieszkań, domów, to jak pan je widzi? W jakiej kolejności pan by je wymienił? Najczęstsze grzechy, które popełniamy właściwie przeciwko sobie samym, to to, że nie dbamy o nasz dom. Ja tutaj porównam z tym, co robimy z samochodem najczęściej. Osoby, które posiadają samochód, z wielkim pietyzmem podchodzą do wszelkiego rodzaju przeglądów, konserwacji i ten samochód jest zawsze wychuchany, błyszczący, nawoskowany. Natomiast nasz dom jest trochę zaniedbany i tak jak samochód dokonujemy jego przeglądu, podobnie powinno wyglądać to z naszym mieszkaniem czy domem. A więc przejrzeć instalację, oczywiście nie sami, zatrudnić do tego fachowca, który zna się na tym temacie i przejrzy, dokona przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej, bo to jest niezwykle ważne. Jeśli dojdzie do uszkodzenia izolacji, ta izolacja zaczyna się topić i może dojść do pożaru albo po prostu uszkodzenia większej części izolacji, gdzie później trzeba będzie rozrywać dosłownie ścianę i wymieniać przewody. Bardzo istotna rzecz to na pewno przeglądy kominiarskie. Tutaj kominiarze, chociaż mało się o tym mówi, ale można powiedzieć, że praca kominiarzy to jest ratowanie życia ludzkiego, bowiem udrożnienie kominów, szczególnie kanałów spalinowych, przewodów, które odprowadzają spaliny z kotłów grzewczych, to wszystko jest ratowanie życia. Więc tutaj nie warto szczędzić pieniędzy, jeśli wydajemy dość duże kwoty na zabezpieczenia, na monitoring, to naprawdę, jeśli wydamy
kilkaset złotych na czujkę dymu, tlenku węgla, na przegląd kominiarski, na przegląd instalacji elektrycznej i gazowej. Nie będą to na pewno większe kwoty niż zabezpieczenie przed złodziejem, ale dają nam gwarancję, że w naszym domu będzie bezpiecznie. Warto w tym czasie pandemicznym, kiedy w domu przebywamy zdecydowanie więcej, a jeśli przebywamy więcej w domu, to tych zagrożeń w domu też jest więcej i to mówią nasze statystyki, gdzie jeśli chodzi o ofiary śmiertelne pożarów, to 9 na 10 ofiar śmiertelnych ginie we własnym domu czy mieszkaniu. Więc to oznacza, że te nasze mieszkania nie są tak do końca bezpieczne i w tym czasie pandemii, kiedy przebywamy tam więcej, warto by było przeprowadzić taki bilans bezpieczeństwa i sprawdzić, jakie zagrożenia w naszym domu mogą się pojawiać i co możemy zrobić, żeby je wyeliminować. Zagrożenie pożaru jest zawsze, niezależnie od tego, czy żyjemy, czy mieszkamy w mieszkaniu z centralnym ogrzewaniem i nie palimy u siebie, czy też mieszkamy w domu. Dwutlenek węgla, czy tlenek węgla, to jest poważna rzecz. Dotyczy tych, którzy mają własne domy, sami sobie ogrzewają. Te czujki, one mają zwykle niezależne źródło prądu, tak? Rozumiem, że taka bateryjka wystarczy na cały sezon i teraz mamy sezon, kiedy jest grzewczy, kiedy właśnie do tych tragedii, bo to najczęściej całe rodziny są, giną albo mają poważne uszczerbki na zdrowiu, dochodzi, jak się przed tym bronić, ile taka czujka kosztuje, gdzie ją najlepiej zainstalować. Co pan radzi? My od 1 października każdego roku do końca marca, a więc w tym umownym sezonie grzewczym, prowadzimy taką kampanię Czujka na straży twojego bezpieczeństwa. Jest to urządzenie bardzo proste w swojej konstrukcji. Czasami pojawia się czujka tlenku węgla, ale też dualna czujka, która i wykrywa tlenek węgla, ale też wszelkiego rodzaju dym. Taką czujkę warto zainstalować dość blisko sufitu, niemniej jednak nie pod samym sufitem, bo tam pojawiają się tak zwane martwe strefy powietrza i ona może być nieskuteczna. Co ta czujka robi? Otóż ona nie eliminuje tych toksycznych produktów spalania, więc tlenku węgla czy dymu. Natomiast kiedy się te substancje pojawiają w atmosferze naszego mieszkania czy domu, ona emituje bardzo silny sygnał akustyczny po to, aby obudzić, zaalarmować mieszkańców, którzy jeśli usłyszą ten sygnał, mają natychmiast otworzyć okna i opuścić zagrożone pomieszczenie. Więc to jest urządzenie, które kosztuje około 200 zł. Nie jest to duży koszt, ale zdecydowanie ratuje życie. My do dzisiaj, od początku października, mamy 460 zdarzeń z tlenkiem węgla. Już 8 osób zginęło w wyniku zatrucia. Niemal 150 osób musiało być hospitalizowanych i my tak naprawdę mówimy o tych liczbach, czasami słuchamy liczb i ktoś mówi, a tylko 150 osób musiało być w szpitalu, 8 osób zginęło. Proszę Państwa, to nie są liczby, za tymi liczbami są prawdziwe ludzkie tragedie, to mogą być równie dobrze nasi bliscy w przyszłości, dlatego że nie wiemy, w jakim stanie te osoby później po hospitalizacji dalej są, bowiem tlenek węgla prowadzi do dużego spustoszenia w układzie nerwowym człowieka, bo musimy sobie wyobrazić, jak działa ten tlenek węgla. Otóż on wiąże się z hemoglobiną w naszej krwi, z głównym transporterem tlenu i jeśli pojawia się tlenek węgla w atmosferze, to hemoglobina woli związać się z nim 200-300 razy bardziej niż z tlenem i to wiązanie jest zdecydowanie silniejsze. Dlatego ludzie, którzy są zatruci tlenkiem węgla, można powiedzieć, że umierają w wyniku uduszenia na poziomie komórkowym. I leczenie zatrucia tlenkiem węgla jest trudne, bowiem uszkodzone są komórki nerwowe, a tutaj mamy głównie na myśli komórki centralnego układu nerwowego. Więc ten tlenek węgla pojawia się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z procesem spalania ubogiego w tlen, a więc w łazience, która jest szczelna, zakryte kratki wentylacyjne, ta, która wprowadza powietrze dołem przez drzwi i kratka odprowadzająca nadmiar powietrza w ścianie u góry pod sufitem. Te kratki często ludzie zaklejają. Niestety niesprawdzane są przewody kominowe i sam piecyk, który podgrzewa wodę, nie jest konserwowany w odpowiedni sposób. Kumuluje się tlenek węgla, osoba, która przebywa w wannie, może odczuwać na początku niewielkie objawy, zawroty głowy, mdłości, ból głowy i osłabienie. I czasami takie osoby myślą, że jest to wynik działania ciepłej wody,
Niestety to jest narażenie na ekspozycję tlenku węgla. Jeśli ta osoba nie wyjdzie w odpowiednim czasie z wanny, nie przewietrzy pomieszczeń, to niestety w tej wannie zostaje i albo umiera w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, albo już nieprzytomna tonie we własnej wannie. Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Służby Pożarnej, Pożarnej, dobrze powiedziałem. Straży Pożarnej. Tak, pięknie dziękujemy za ten wykład. A proszę Państwa, dbajmy o siebie, miejmy wyobraźnię, bo naprawdę dwutlenku węgla nie widać, nie czuć, a mogą nam się włamać do domu, kiedy nas nie będzie. Więc wszystkie te dane, wszystkie te rady bardzo warto zastosować w praktyce. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Tyle, proszę Państwa, na ten temat, a za chwileczkę Marcin Marchwiński, Dział Projektów Doradczych i Edukacyjnych Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Bezpieczeństwa w podróży, w domu i na drodze życzył sponsor programu PZU.